Nazywamy się Kasia i Łukasz Gawlas. Wspólnie tworzymy pod nazwą Podróżowanie, pisane przez V. Opowiemy Wam historię naszej życiowej przygody. W 2017 roku podjęliśmy najważniejszą decyzję naszego życia. Zdecydowaliśmy się porzucić dotychczasowe życie w Anglii, zrezygnowaliśmy z pracy, wyprowadziliśmy się z dużego domu i sprzedaliśmy większość naszych rzeczy, które wtedy posiadaliśmy. Nasze serca przepełniało pragnienie przygody i wolności. Now I'm actually living in my van and I'm absolutely loving my life. Zainspirowały nas filmy o ludziach, którzy zrezygnowali z życia w dużym mieście, pogoni za karierą i którzy przeprowadzili się do vanów, by podróżować i być bliżej natury. Postanowiliśmy i my spróbować życia, które kryje się pod słowami van life. Widzieliście tam? Tam jest nasz dom będzie. Wczesną wiosną 2018 roku kupiliśmy duży dostawczy samochód i przerobiliśmy go własnymi siłami na kampera. Ten samochód stał się naszym jedynym domem na kolejne lata. Nasze stany, co najważniejsze. Na początku podróży mieliśmy trochę oszczędności. Nie mieliśmy pracy, ale mieliśmy marzenia i wiarę w to, że uda nam się je spełnić. Chcieliśmy odkrywać nowe miejsca, poznawać nowych ludzi i poczuć, jak żyje się w odwiedzanych krajach. Wtedy odkryliśmy w sobie jeszcze jedną pasję – nagrywanie i tworzenie filmów z podróży. Otworzyliśmy kanał na YouTube, na którym zaczęliśmy relacjonować naszą przygodę i dzielić się z innymi chwilami z naszego nowego życia. Zaczęliśmy zarażać innych miłością do van life'u. Jest pięknie, tylko... Strasznie pada deszcz! Początki van life'u były trudne. Towarzyszył nam strach, niepewność jutra, obawa przed kradzieżą czy wypadkiem. W tyle głowy wiedzieliśmy też, że nasze oszczędności się niedługo skończą i nie mieliśmy pojęcia, co wtedy zrobimy. To były momenty, gdy zamiast cieszyć się z podróży naszych marzeń, pożerał nas stres. Naszą podróż, mimo że myśleliśmy, że potrwa tylko rok, kontynuujemy do dziś. W 2022 roku mijają 4 lata, odkąd wyruszyliśmy. Stało się to możliwe dzięki naszej internetowej działalności i twórczości. Regularnie i nieprzerwanie tworzymy filmy na YouTube, robimy zdjęcia na Instagrama, prowadzimy sklep internetowy, w którym sprzedajemy m.in. podróżnicze gadżety. Dzięki naszej podróży spełniło się także moje wielkie marzenie. Napisałam 2 książki. Pierwsza nazywa się Wielki Wóz i opisuje nasze początki oraz okres przygotowania do życiowej zmiany. A druga nosi tytuł Droga i jest zapisem tego, co działo się w naszym życiu i naszych sercach podczas podróży przez Europę. Kiedy zaczynaliśmy naszą podróż, w Polsce mało kto wiedział, co to jest van life. Niewiele osób żyło i podróżowało w campervanie. Czuliśmy, że mamy swój udział w przecieraniu nowych szlaków. Życie w drodze i pozytywny odbiór naszych filmów sprawiły, że poczuliśmy misję, którą stało się zarażenie jak największej ilości osób takim stylem życia i wolnością, jaką daje van life. Czuliśmy też, że wokół nas gromadzi się niesamowita grupa ludzi, którzy mają podobne spojrzenie na świat. To właśnie nasi widzowie sprawili, że nigdy nie przestaliśmy nagrywać i podróżować, nawet w chwilach zwątpienia. W drugim roku podróży zaczęliśmy spotykać na naszej drodze wany na polskich tablicach rejestracyjnych. Wtedy pojawił się w naszej głowie pomysł, by na tym kanale pokazywać nie tylko naszą przygodę, ale także innych pięknych ludzi i ich własnoręcznie zbudowane kampery. Tak powstała inspirująca seria filmów o nazwie Van Tour, która na liczniku ma już ponad 4 miliony wyświetleń. Do tego wspólnie z ekipą Busem Przez Świat wydaliśmy poradnik podróży samochodowych i van life'u. Ta książka stała się polskim przewodnikiem życia w vanie i podróży na 4 kołach. Osiągnęła status bestsellera i cały czas pomaga początkującym, jak i zaawansowanym podróżnikom. Dziś nadal żyjemy w vanie. Jednak po drodze pojawiły się zmiany. Przez pierwsze 3 lata towarzyszył nam van marki Volkswagen LT35. Był to prosty kamper, budowany na 1 rok podróży. Gdy ta zaczęła się przedłużać, wybudowaliśmy kolejnego, tym razem na bazie Fiata Ducato. Nasz nowy mobilny dom ma wszystko to, czego brakowało w pierwszym. Przede wszystkim łazienkę i wygodne miejsce do pracy.
Nasz sposób podróżowania również trochę się zmienił. Nie pędzimy już przed siebie, nie zależy nam na tym, by zaliczać kolejne państwa. Nasz van life stał się faktycznie życiem w vanie, a podróże stały się dodatkiem. Coraz częściej zatrzymujemy się w jednym miejscu na dłużej, by móc je lepiej poznać, a także by móc się nim nacieszyć. Coraz częściej wracamy również do miejsca, które kochamy najbardziej, czyli do Portugalii. Zamiast zwiedzać miasta i zabytki, wybieramy spokojne spacery pośród natury. Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę, oprócz wsparcia pojawiły się też głosy, że zwariowaliśmy, że sobie nie poradzimy, że auto się zepsuje. Sami czasami zastanawialiśmy się, czy nie powinniśmy poczekać, nabrać więcej doświadczenia, odłożyć więcej pieniędzy lub lepiej się przygotować. Jednak postawiliśmy już wtedy pierwszy krok i wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć. Dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, bo gdybyśmy czekali, aż będziemy lepiej przygotowani i zaoszczędzimy więcej pieniędzy, nie doświadczylibyśmy podróży w pełnej wolności, po Europie, która nie znała pandemii ani wojny. To umocniło nasze przekonanie, że warto podążać za sercem, za własnym głosem, bo nikt nie wie, co nastąpi jutro. Van Life nauczył nas cieszenia się z małych rzeczy, z drobnych spraw, jak ciepła woda płynąca pod prysznicem, czy kawa przygotowana przez sąsiada, który zaparkował niedaleko swojego vana. Uwrażliwił nas również na piękno tego świata, na takie drobnostki jak śpiew ptaka, czy kolorowe muszle na plaży. Nasza podróż nauczyła nas również otwartości na innych ludzi. Niezależnie od kraju i wyglądu człowieka, w głębi serca wszyscy pragniemy tego samego – kochać, być kochanym i szczęśliwym. Wszędzie, gdzie się zjawimy, ludzie mają w oczach ten sam błysk. W awanturach zawsze zadajemy naszym bohaterom to samo pytanie. Co powiedziałbyś osobie, która pragnie zacząć van life, ale się boi? Dziś odpowiemy na nie my. Strach i lęk jest nieodłączną częścią naszego życia i pojawia się zawsze, kiedy zaczynamy robić coś nowego, albo wyruszamy w obszary, których nie znamy, albo chcemy zmienić nasze życie. Ale jak ktoś powiedział, bój się i rób. Bo często okazuje się, że po tej drugiej stronie strachu są rzeczy, które nas karmią, cieszą, które wnoszą wartość w nasze życie. Dlatego trzeba działać, mimo strachu. Totalnie się pod tym podpisuję. Ja dodam od siebie, że jeżeli ktoś z Was myśli o van life, ale się boi, nie wie dokładnie, czy to jest dla niego, to ja muszę powiedzieć, żeby zaryzykował. I jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie, że jeżeli czujesz taką potrzebę wyjazdu, widzisz w tych filmach naszych czy kogoś innego, widzisz tam siebie, to spróbuj, bo jeżeli teraz nie spróbujesz, to całe życie będziesz żałował, że nie spróbowałeś. Nie ma się co martwić o to, że będzie gorzej po powrocie z takiej wyprawy, ponieważ będzie tylko lepiej. Będziesz bogatszy o nowe doświadczenia, o nowe kompetencje i no, bogatszy też o nowe znajomości. No, po prostu podróże kształcą. To jest takie powiedzenie, którym się, że tak powiem, podpisuję ja bardzo, bo mnie przed 4 lata podróży wykształciły niesamowicie, więc bardzo serdecznie polecam van life, polecam to spróbować, nie bać się, nie odkładać na później, tak jak w filmie mówiliśmy przed chwileczką, że my zaczęliśmy van life jeszcze przed wojną, jeszcze przed pandemią, nie wiadomo, co się wydarzy w najbliższych latach, więc nie ma co odkładać na później realizacji swoich marzeń podróżniczych. Trzymamy za Was kciuki, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia, bajo!